Panie marszałku, kompletnie nowa filozofia, jeżeli chodzi o funkcjonowanie Centrum Zdrowia Psychicznego, została tutaj wdrożona. Na czym polega? Wałbrzyski Szpital dołączył do grona tych miejsc, w których realizowany jest pilotaż zmian w psychiatrii w naszym kraju. Generalnie polega to na tym, żeby pacjent miał łatwiejszy dostęp do leczenia psychiatrycznego czy wsparcia psychologa, żeby nie musiał błądzić po tych różnych miejscach, jak poradnie, tylko w jednym miejscu znalazł kompleksową usługę i kompleksowe wsparcie, tak żeby jak najmniej mógł być hospitalizowany, czyli jak najmniej leczenia szpitalnego, a jak najwięcej tego leczenia w środowisku dziennego, bo to jest po prostu lepsze dla pacjenta. I mam wrażenie, i w sumie jestem tego pewny, że to jest taki kolejny ważny sygnał, który pokazuje, że szpital wałbrzyski ma wielki potencjał i dużo dobrego się tutaj dzieje. Centrum Zdrowia Psychicznego w Wałbrzychu, bardzo potrzebne, bardzo ważne, bardzo wyczekiwane. Jest to centrum bardzo nowoczesne, z wieloma poradniami, z wieloma specjalistami. Tego centrum nie miało tutaj być. Ono miało tutaj być, bo to centrum jest temu regionowi potrzebne, to jest bardzo dobra idea. Jego nie udawało się tutaj stworzyć. Ja teraz nie potrafię powiedzieć, dlaczego to się nie stało wcześniej. Stało to się równo 2 lata po przyjściu moim tutaj do pracy. Dostałem takie zadanie, że to centrum ma powstać. Uwierzyłem w to, że to centrum jest dobre dla mieszkańców, dobre dla pacjentów i udało się to zrobić. Udało się także pozyskać wielu bardzo wysokiej klasy specjalistów do tego, żeby tutaj zafunkcjonowali. Centrum jest, działalność centrum jest szersza niż dotychczasowa działalność szpitala, dlatego to był też taki wymóg, że musimy pozyskiwać ludzi do współpracy. Okazuje się, że na tym rynku ci ludzie są, mają kompetencje i chcieli z nami to tworzyć, czyli też uwierzyli w to, że to jest dobra sprawa. Nowa filozofia, która stara się dotrzeć do pacjenta, stara się dotrzeć do jego domu, stara się odpowiedzieć na jego potrzeby, a przede wszystkim nie zgubić pacjenta w momencie, kiedy on przyjdzie i czasami nie wie, której pomocy i z której jednostki potrzebuje tej pomocy. Tak, o tym wiemy i tak się niejednokrotnie zdarza. Praktycznie każdy, kto potrzebuje pomocy, zgłasza się tutaj do szpitala na Batorego w Wałbrzychu. Co się z nim dalej dzieje? Pacjent, który zgłasza się do szpitala, może nie mówmy o szpitalu, powiedzmy teraz o naszym nowo uruchomionym punkcie zgłoszeniowo-koordynacyjnym, bo do tego punktu zgłasza się pacjent. Ten punkt powstał przy poradni zdrowia psychicznego i do tego punktu właśnie zgłaszają się pacjenci i tam dostają informacje, jakiego rodzaju pomocy będą ewentualnie potrzebowali. I tutaj rozpoczyna się ta ścieżka pacjenta, który jest już kierowany do odpowiednich miejsc, do odpowiednich placówek, do odpowiednich terapeutów, lekarzy. Tak, w naszym punkcie zgłoszeniowo-koordynacyjnym może to tak zabrzmi. Na SOR-ze jest tak zwany triaż pacjenta, a my mamy punkt zgłoszeniowo-koordynacyjny, w którym personel, czyli psycholog już rozmawia z naszym pacjentem i dzięki temu możemy pacjenta przekierować do odpowiedniego miejsca. Czy mogą się tutaj zgłaszać także rodzice z dziećmi? Szanowni Państwo, my dzisiaj uruchamiamy Centrum Zdrowia Psychicznego dla dorosłych. Na Batorego oczywiście jest też poradnia dla dzieci, ale dzisiejsze centrum spaja nasze jednostki, które udzielały pomocy osobom dorosłym. Dzienny oddział, stacjonarny oddział, poradnie zdrowia psychicznego dla dorosłych oraz opiekę środowiskową dla dorosłych. Czyli dzieci bez zmian. Dzieci bez zmian, ale ta opieka też świadczona jest przy ulicy Batorego w naszym szpitalu. Panie doktorze, dlaczego to Centrum Zdrowia Psychicznego jest tak potrzebne, dlaczego jest tak ważne? Czy potrzeby społeczeństwa rosną w tym względzie?
Potrzeby rosną. Centrum oferuje pewną nową jakość podejścia do leczenia. Dotąd leczenie psychiatryczne było w naszym regionie zatomizowane. Mówiąc ludzkim językiem, każda część tego leczenia odbywała się gdzie indziej pod innym nadzorem. Zaczynamy zupełnie nowe podejście. Pacjent ma trafić w miejsce, gdzie zostanie pokierowany. Tam, gdzie zaspokojone zostaną jego potrzeby. To wszystko ma być koordynowane w jednym miejscu, jedną ręką. Każdy ma wiedzieć, gdzie trafi, kto będzie się nim zajmował, jak to leczenie będzie wyglądało. Nie zawsze to leczenie wygląda w ten sposób, że ono ma charakter na przykład leczenia zamkniętego. Czasami wystarczy porada, czy psychologa, czy terapeuty. Zgadza się. Chcemy, żeby leczenie psychiatryczne przede wszystkim odbywało się w środowisku pacjenta. Nie tylko w domu, choć i takie możliwości zapewnimy, już zapewniamy. Nie tylko w domu, w poradni zdrowia psychicznego, w kontakcie z psychologiem, w oddziale dziennym, do którego pacjenci przychodzą rano, a po zajęciach wracają do siebie do domu. Dopiero tym ostatnim ogniwem dla najbardziej potrzebujących, dla ludzi w najtrudniejszym kryzysie, ma być oddział stacjonarny, ten, w którym pacjenci będą spędzać dzień i noc. Jak pan ocenia to Centrum Zdrowia Psychicznego w kontekście jego profesjonalizmu? Pani redaktor, za wcześnie na oceny. Natomiast. Ale sama struktura tego centrum. Z dumą, że ludzie, z którymi mam przyjemność współpracować od lat, są profesjonalistami, będą dalej zapewniać bardzo wysokiej jakości opiekę. Także o to jestem spokojny. A skoro tacy ludzie zabierają się za działanie, efekt na pewno będzie wspaniały.